Jak co roku finał Szlachetnej Paczki organizowany jest w grudniu, ale przygotowania do wyjątkowego wydarzenia startują już na przełomie sierpnia i września. Stąd też spotkanie liderki rejonu Kozienickiego Sylwii Kuczyńskiej z burmistrzem gminy Kozienice. Pani Sylwia zachęca wszystkich do przyłączenia się i pozostania wolontariuszem Szlachetnej Paczki. Kozienicka Szlachetna Paczka Znowu zaczyna działać. Szukamy w tym momencie wolontariuszy, czyli osób, które po prostu zechcą poświęcić swój czas i wspomóc nasze działania. To może być szeroki wachlarz, tak naprawdę, od wolontariusza, poprzez osoby, które chcą nam pomóc w organizacji finału, poprzez osoby, które zechcą nam pomóc w poszukiwaniu rodzin, które tak naprawdę już musimy zacząć odwiedzać. Jeżeli chodzi o to, kto i jak, jakie miejsce znajdzie u nas, to znajdzie je każdy, bo my przyjmujemy wszystkich i zależy nam na tym, żeby zbudować zespół ludzi, Którzy po prostu chcą z pasją, ale też z takim sercem na dłoni pomagać naszym mieszkańcom. Przedsięwzięcie to co roku wspierane jest przez przedstawicieli gminy Kozienice. Zapraszam mieszkańców gminy Kozienice do zaangażowania się w formie wolontariatu w szlachetnej paczce, przy tworzeniu zespołów, pracy jako liderzy, pracy przy pakowaniu paczek dla osób będących w potrzebie. Pamiętajmy o tym, że najważniejszym prezentem są takie, które, których nie otwieramy. Przypomnijmy, akcja polega na pomocy potrzebującym rodzinom. Wolontariusze pomagają wytypowanym osobom, opiekują się nimi. To odpowiedzialne i czasem niełatwe zajęcie, ale dające wiele satysfakcji. Osoby zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu szczegółowe informacje znajdą na stronie www.szlachetnapaczka.pl oraz na fanpage'u rejonu Kozienice.